That's what the intel in Oasis pointed to. Valen's mysterious mission in Africa. I was supposed to find answers, but left with more questions. My orders are to find out what the informant knows, to fill in the blanks. Problem is, he's being held at a POW camp to the north, and the only way through is Halfaya Pass. I'm hitching a ride with a long-range desert group, but the Germans have dug in with flak 88s and a heavy motor pool. We can't afford a massive firefight. I'll have to take out the guns and help the LRDG push through. The pass is heavily fortified with plenty of narrow spaces and close quarter surprises. I'll need to watch my six and pack a couple of mines to cover a quick exit. I suppose they don't call it Hellfire Pass for nothing. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Snajpera Trójkę i muszę wam powiedzieć, że niestety już tą misję całą rozgrywałem, a niestety mój program nawalił i po prostu nie nagrał mi dźwięku z samej gry. To nie był mój błąd, po prostu czasami tak się zdarza, że jakieś tam programy różne błędy mają, więc całą tą misję rozegrałem, ale ma to też dosyć fajne plusy, ponieważ wiem mniej więcej co gdzie jest, raczej wszystko wiem, więc zdecydowanie powinno mi pójść łatwiej i szybciej. No i też przy okazji chciałem wam powiedzieć, że wyszedł w końcu update do gry, bo jak widzieliście w drugiej misji miałem takiego glitcha z bronią. Też miałem troszkę kilka innych glitchy, ponieważ też grałem tryb na przykład przetrwania, tam też mi się pojawił glitch, ale już update, który wyszedł właśnie tej gry, większość rzeczy ponaprawiał. Przynajmniej te, które ja tutaj wcześniej dostrzegłem, tak więc już tego raczej nie oświadczycie. Dobra, bierzemy sobie pistolecik i będziemy musieli tutaj przejść. Ogólnie naszym celem jest to, abyśmy wyeliminowali trzy rakiety oraz jeszcze jedną rzecz, ale o tym nie było mowy, więc na razie wam nie będę spoilerował. Czekajcie, gdzie teraz tu miałem iść? Tędy chyba. Okej, tam widzę dwóch przeciwników już na mapce. Więc najpierw zajdziemy jednego, potem drugiego i postaram się to szybko tutaj wszystko wykończyć. Wiecie co? Zajdę sobie go po prostu. Gdzie jest tamten? Ten się chyba nie powinien zorientować. Idę do niego po cichutku. A szkoda też mi amunicji. Skoro mogę go tutaj zabić, to po co mam tracić amunicję, co nie? Dobra. Przeszukamy go. Nic niestety nie znalazłem w środku, ale dobra, lecimy dalej. Nawet jeśli mój przeciwnik jest oddalony ode mnie, chociaż czekajcie, tu może go się uda. Dobra, udało się, fajnie. Teraz mogę sobie szybciej przelecieć tędy. A tak on by mnie usłyszał, bo te kroki są jednak przez nich słyszalne. Pewnie na łatwiejszym poziomie trudności to nie jest słyszalne, ale przy tych wyższych już naprawdę często potrafią się zorientować rywale. Znowu nic nie ma. Tam mamy kolejnego, więc czekajcie. Zajdziemy sobie go z tej strony. Sobie też tylko muszę przypomnieć, gdzie to wszystko było. Te wielkie rakiety, żeby nie tracić czasu niepotrzebnie na latanie w okolicy. Bo już wiem mniej więcej, jak to rozegrać. Dobra. Tego też przeszukamy. Okej. Znowu pustki. Też wspominaliście mi, wow, abym używał tego, lornetki, ponieważ mogę sobie w ten sposób oznaczać cele. Trafię czy nie trafię? Nie, z daleko. A tam mamy kolejnego, już widzę po prawej stronie.
czekajcie, ale fajnie słońce świeci. Naprawdę te widoki są tutaj niesamowite i znowu mamy taką fajną klimatyczną mapkę, na której też już wcześniej dodatkowo grałem tryb przetrwania. Mam nadzieję, że ten tryb przetrwania będzie umożliwiał rozgrywkę w kooperacji. Bo zabawa może być wtedy naprawdę niesamowita. Pomalutku, pomalutku. Dobra. I jeszcze tamtego wyeliminuję. Gdzieś tu był przed chwilą, ale... Gdzie on jest? Aha, zszedł tam na dół. No w sumie nie na dół, tylko... na bok. Dobra, to tędy sobie pójdziemy. Tylko najpierw... wyeliminuję. Właśnie jak używamy lornetki, możemy sobie oznaczyć przeciwników i wtedy oni będą widoczni, bo taka strzałka się pojawi. Kurde, nic nie mają, chociaż też pewnie z tego względu, że ja mam praktycznie pełną amunicję. Tu zobaczcie, jakaś rzeka taka, chyba. Rzeka czy nie? Nie, to chyba jest pustynia. No. Ale pewnie taka rzeka była po prostu i wyschła. Dobra. Okej. Muszę wam powiedzieć, że sobie wczytałem w sumie grę od nowa, ponieważ... chcę to zrobić wszystko po cichu, a nie tak, żeby tutaj wszyscy mnie słyszeli, dlatego też wolałem sobie wczytać ten checkpoint od nowa i sobie tutaj lecimy dalej. O, tam widzicie, jest dwóch kolesi, więc wejdziemy sobie na górę. Będą się bardzo szybko naprawdę tutaj ich wyeliminować. Dobra. O to chodziło. A ta rakieta, gdzie ona jest? Tam gdzieś. Dobra. Dobra. I tam będziemy musieli iść, ale weźcie co, jeszcze sobie tutaj sprawdzę, czy nie mają jakiejś amunicji, nic nie znaleziono. Tu mamy pełen zapas już, a jeszcze tutaj gdzieś powinien być ten trupik, jest. Dobra. Jedna mina pułapka, dobra, to lecimy tędy. Tam mamy... Czekajcie, muszę spojrzeć na mapę, gdzie jesteśmy w ogóle. Jestem tutaj, a muszę przejść przez całe tutaj miasteczko i tu dojść. Dobra, kurczę, strasznie lipnie. A no też postaram się to jakoś po prostu przejść przez to niezauważenie jak najszybciej, żeby walczyć z jak najmniejszą liczbą przeciwników. Dobra, tego zajdę od tyłu, żeby nie tracić amunicji. Tam widzę, jakiś kolejny już jest gdzieś w pobliżu. Albo i na dachu będzie. Pewnie tak. Dokładnie. Więc tak i tak będą się go wyeliminować. Tam jakiś widzę kolejny jest. Nie no, tego muszę tu wyeliminować, nie ma szans. Gdzieś tu powinien być... jakaś drabina powinna być. Jak on tam wszedł na górę? Skoro tu nie ma drabiny żadnej. Ale ich tam jest.
Albo na dole będzie. A na dole jest nasz kolega. Dobra. I czekajcie, sprawdzę jeszcze raz. Teraz jestem tutaj i w sumie tu mógłbym iść. Spokojnie, dobra. To pójdę tędy. I teraz gdzie to było? Jeszcze raz mapka. Aha, bo ja muszę tędy przejść jakoś. A nie tak jak ja chciałem. Tędy i teraz jakoś w lewo. Tak. A, już wiem gdzie to jest. Teraz już skojarzyłem fakty miejsca. Okay. Ktoś tu do nas chyba idzie pomalutku. Albo i nie. Dobra, mamy tylko dwa strzały jeszcze, więc lipa. Tamtego nawet nie chciałem przeszukać, ponieważ był w takim miejscu, gdzie mogliby mnie zauważyć. Okej, tu mamy jakiegoś kolejnego. Kurde, muszę w niego idealnie trafić. Dobra, udało się. Teraz sobie przeszukamy tylko tutaj jego ekwipunek. Czyli na górze będzie jakiś kolejny koleś. Nie no, musimy się tam udać. No, już się zorientował. Idzie tu? Myślałem, że będzie taka możliwość, abym sobie go po prostu, wiecie, jak wybił, że po prostu go ściągam z tej drabiny, nie? Nie udało się, to nie ma takiej możliwości w ogóle. Chciałem się to wykombinować. Ale lipnie to wyszło mi tutaj. Ale właśnie byłem ciekawy, czy coś takiego jest możliwe, żeby po cichaczu go tak ściągnąć z tej drabiny, ale nie, nie ma takiej możliwości. Dobra. I widzicie, tutaj mamy... Okej, dobra, czyli pójdziemy inaczej zupełnie. Tego tam trzeba zabić. No i jesteśmy, moi kochani, na miejscu. Jak widzicie, mamy tam kilku przeciwników. To jest rakieta numer 1. Tu mamy jakiegoś rywala kolejnego. Dobra, na szczęście się udało za pierwszym razem, bo tak to by była lipa. Weźmiemy sobie amunicję. A, chociaż najpierw go przeszukam, żeby... O, mamy minę. Mina może nam się przydać.
Po prostu wejdziemy pod tą rakietę. Tam będą ładunki wybuchowe. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Dobra. I o to chodziło właśnie. Żeby ich wszystkich, którzy byli na górze, wyeliminować, tak? Tutaj już raczej nikogo innego nie będzie. Ale muszę się wydostać, bo kurczę. One down, but there'll be more. No właśnie, jeszcze jest kilka. Więc to nie wszystko. Tutaj widzę, koleś się już zorientował, że coś tu się dzieje. Ale wybijemy sobie go i można lecieć dalej. Albo i nawet nie trzeba go eliminować, szybko uciekniemy i będziemy mieli spokój. Tylko teraz muszę się zastanowić, czekajcie, zobaczymy, czy ktoś tu jest. Nie, tu raczej nikogo nie ma, ale może jakieś znajdźki będą albo co. A nie, to jest po prostu ta... A, dobra, to uciekam sobie stąd. Z tym kolesiem mamy spokój. Zaraz odnajdziemy sobie kolejną rakietę. Zaraz sprawdzę tylko, gdzie ona jest. Tu muszę przejść przez to całe. Wow. No sporo, sporo trzeba będzie przejść. Postaram się to zrobić jakoś tyłami. Aby tutaj... nie musieć z tymi wszystkimi przeciwnikami walczyć. Tym bardziej, że nie mam jakiejś takiej fajnej broni. Okej. Poszukiwania zakończone. Teraz niech mi się tylko przypomni, gdzie to było dokładnie. Okej. Teraz możemy rozwalić ten generator. Dobra. Tutaj był na pewno gdzieś, o właśnie, tutaj przeciwnik, pamiętam. A tam jest jeszcze jeden, też się nie tak z nienacka tu pojawił. Dobra. I tam jest jeszcze jeden, ale tamtego to już nie trafię stąd. Chyba że użyjemy sobie snajpery. W trakcie, kiedy będzie ten odgłos. Chyba im się wymknąłem na jakiś tam czas. Ale czy skutecznie? Chyba tak. O, widzicie, udało się. A jednak znowu to samo. Teraz, z tego co pamiętam, gdzieś tu trzeba się udać. I tu będzie dosyć łatwo, zdecydowanie łatwiej niż tam, ponieważ... tutaj nie trzeba ich wszystkich rozwalać, tu wystarczy się wdrapać na górę i wyeliminować z daleka. Dzięki, o,
Czekajcie. Dobra. Gdzie jest kolejne? Tutaj. Dobra. Więc nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby tutaj mi nie wyszło. Dobra. I widzicie? Tam mamy... O właśnie. Tutaj trzeba trafić z daleka. Nie trzeba tam w ogóle iść do nich. Dzięki czemu sobie upraszczamy rozgrywkę zdecydowanie. Okej. No i zostało nam ostatnie działko. Chyba tędy uda mi się, tak mi się wydaje przynajmniej. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Tak, tak, muszę tędy tak i tak iść. I tam potem na górę. Ale to też sobie pójdę tutaj pomału. No, by oni mnie nie przyuważyli. Tak, muszę się wracać, tak? Idę tą drogą, to szedłem przed chwilą. Na szczęście nikt mnie tu nie wypatrzył. I mogę sobie na luzie iść. Tak więc jak widzicie, naprawdę tutaj skradankowy styl tej gry. Wiele jest w stanie zdziałać i uprościć nam rozgrywkę. I to zdecydowanie. Teraz chyba na wprost, bo tędy wtedy wchodziłem i tędy muszę tutaj się udać, dobra. Widzicie, mamy kolejnych rywali. Dobra, jestem z wami tutaj po kilku, powiem wam szczerze, nieudanych próbach, ponieważ nie mam za bardzo tutaj amunicji, żeby cokolwiek zrobić i kurczę, musimy ich zabić po cichaczu. Bo tu odkryłem dosyć fajny sposób na szybką eliminację kolejnych rywali, może nie tych koniecznie, ale kolejnych, których napotkamy. Bo tak jak mówiłem, grałem już tutaj wcześniej, niestety muszę grać wszystko od nowa, tak więc mam tutaj już taki, powiedzmy, sposób. Tak jak mówię, ja się grałem już pierwszy raz, a potem się gra za drugim razem, to te sposoby, ta gra rozgrywka sama jest łatwiejsza, nie? Więc tutaj zaraz wam wszystko wytłumaczę i pokażę, jak będziecie sobie sami już grali, to będziecie mieli taki fajny sposób, łatwy. Jak tu wszystko dosyć łatwo ogarnąć. Dobra, idziemy sobie na lewo, bo to właśnie o to tu chodzi. Tam też widzicie, po prawej stronie jest inna taka wieża, gdzie moglibyśmy też trzecią rakietę tutaj rozwalić, to działko z rakietami. No ale pójdziemy tędy, to jest zdecydowanie lepsza droga na to, żeby tutaj szybciej to wszystko ukończyć. Efektownie, może nawet, powiedziałbym. Tu mamy jaskinię po lewej stronie, gdzie powinien być jeden przeciwnik, ale na razie tego sobie odpuścimy i pójdziemy zobaczyć, gdzie są kolejni. O, już ten tam widzę jest. Tam nikogo nie ma, dobra, to idziemy. Tutaj powinno być ich trzech. O, pięknie. Kurde, ten się już zorientował, no i nie tak to miało wyglądać. Aj. Dobra, tego zabiję i może tego trzeciego też się uda, ale kurde, to nie miało być tak. To miało być wszystko po cichaczu zrobione. Ale zobaczymy, co się uda, bo właśnie zobaczcie. Ten koleś ma wyrzutnię rakiet i my ją potrzebujemy, przynajmniej ona by się nam przydała. Aj, tu jeszcze kolejny. Dobra, wiecie co, chyba to będę musiał powtórzyć, ponieważ nie tak to chciałem zrobić. Znowu mi nie wyszło to tak, jakbym tego sobie życzył. Chciałem coś pokazać, bo mógłbym to przejść dalej na luzie, tak, bez problemu, ale chciałem pokazać to tak, jak można to zrobić najefektowniej i najszybciej. Jeszcze pójdę zobaczyć na górę, czy nie ma czasami tej wyrzutni rakiet tam kolejnej, bo tam pamiętam wtedy ta wyrzutnia rakiet została przeze mnie dorana właśnie tu na górze, ale nie ma i dobra. Ja sobie szybko wrzucam checkpointy i teraz do was dołączę.
Dobra, lecimy drugi raz. Mam nadzieję, że tym razem się uda. To jest dosyć łatwe, no mówię, fajnie będzie potem kolejne rzeczy w tej misji robić zupełnie inaczej niż robiłem za pierwszym razem. Dobra. I teraz trzeba się szybko dać na górę, ponieważ tam jest ten koleś, którego widzieliście już wcześniej. On ma wyrzutnię rakiet, ona nam jest potrzebna. Przynajmniej przydałaby się, nie? Dobra, jak go zajdę od tyłu. No właśnie, widzicie, on teraz tą wyrzutnię rakiet wyrzucił. Ja ją sobie mogę teraz wziąć, mogę ją sobie wymienić na mój karabin. On już raczej nie będzie potrzebny. Więc dobra, bierzemy teraz snajperę. I tam mamy na samym końcu właśnie to działko, które eliminujemy strzelając ze snajperki właśnie w beczkę z paliwem. Ona tutaj wszystko dosłownie zniszczy. No dobra. O to nam chodziło. I teraz musimy zejść na dół i się tym wszystkim pomalutku. Jeszcze tego sobie tu zabiję. Niestety nie mam żadnego tutaj innego karabinu, więc muszę używać snajpery. To mi tylko pozostało, chociaż... O, dobra. Mamy kilka naboi do naszego pistoleciku z tłumikiem, więc jakoś to ogarniemy. Okej, dobra. Przemieszczenie udane. Tu jeszcze mamy kolejne naboje, które nam się przydadzą. I dobra. Lecimy sobie już do niby zakończenia misji, nie w tą stronę, czekajcie, w drugą. Gdzie spotka nas naprawdę niemiła niespodzianka. I właśnie dla tej niespodzianki ta wyrzutnia rakiet nam się tutaj bardzo, ale to bardzo przyda. Też wolę być ostrożny, żeby tutaj jakiś przeciwnik mnie nie zaatakował, bo tam widzieliście, jakbym szedł prawą stroną, tam też była kolejna taka wieżyczka snajperska. I tam też było około 5-6 przeciwników, więc tutaj albo idziemy prawo, albo na lewo. Ja wybrałem zdecydowanie łatwiejszą drogę w późniejszym etapie. No właśnie, i to jest ta niespodzianka, o której mówiłem. Czołg, którego musimy wysadzić. Moglibyśmy to zrobić za pomocą miny, nie? Ale właśnie tutaj wpadłem na pomysł, żeby wykonując tę misję drugi raz, zniszczyć szybko ten czołg za pomocą tej wyrzutni i potem go dobić już, bo jak podkładałem minę, strasznie dużo czasu zajęło. Musiałem sprowokować ten czołg, aby z powrotem wrócił do miejsca, z którego ruszył. I to bardzo, bardzo długo tutaj zajęło mi czasu. I teraz zobaczcie, położymy się i trzeba ten czołg dobić, bo on już tam nie ma tych swoich właściwości. No nawet nie może poruszać, powiedziałbym. I teraz strzelamy w jego tylne lampy. Wystarczy celować chyba z 3 razy w jedną i ten czołg wybuchnie i od razu potem możemy uciec sobie. Dlatego ta wyrzutnia się naprawdę nam tutaj przyda i warto w ten sposób, który ja wykonywałem, tą misję sobie tutaj wykonać. No, już bak z paliwem widzę jest widoczny, więc wystarczy jeszcze raz strzelić i będzie koniec. Strzelają we mnie, ale nie poddaje się. A to chodziło właśnie. O to chodziło, aby bug wysadzić. No i tyle. Czołg zniszczony, my udajemy się. Czekajcie, wezmę sobie apteczkę. Udajemy się do celu finałowego. No właśnie, nagle się tutaj wszyscy pojawiają. Tak więc to by było tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki ze Snajpera. Cześć!